Witajcie drodzy widzowie na kolejnym odcinku na kanale Polish Paranormal Investigators. Znajdujemy się w Otwocku. A wiecie co tu jest? Na pewno. Opuszczony szpital psychiatryczny dla Żydów Zofiówka. I myślę, mała historia. Taka historyjka. To tak, szpital powstał w 1908 roku. Powoli rozwijając się, dobudowywane zostały były pawilony. Do czasu wojny szpital był w stanie pomieścić 270 pacjentów. No i przez ten czas cały, do czasu wojny, nic ciekawego się tak bardzo, za bardzo nie działo. Dopiero w czasie wojny, gdy szpital został przypisany do getta, które tutaj powstało, wszyscy Żydzi byli tutaj leczeni. I przy okupacji, podczas już końca wojny, przy rozbiorze getta, podobno zostało tutaj ostrzelane od 100, tak do 140 mniej więcej pacjentów i załogi szpitala. I trochę osób też uciekło, kto dał radę. I pozostałe osoby, które nie zostały ostrzelone, zostały wywiezione do Treblinki. Z takich legend, które tutaj jeszcze może napomnę, to podobno nie wiem czy w danym tutaj pawilonie, ale w którymś pawilonie powiesiła się siostra zakonna. I pojawia się podobno w korytarzu, o którym pewnie już też pewnie słyszeliście, albo widzieliście w jakichś filmach o innych regionach. Dokładnie. No i co? Bardzo ładnie. Jeszcze chcielibyśmy podziękować za 500 subków na kanale. Bardzo dziękujemy. Z tej okazji będzie live stream. Ale to już dokładnie dowiecie się wszystkiego w postach, w zakładce społeczność. No i co? Wypróbujemy nowe sprzęty, które widzieliście w poprzednim odcinku. Ja je pierwszy raz w sumie zobaczę. No, dokładnie. W terenie, bo już wcześniej nie widziałem. Przejdziemy tu, przejdziemy tam. Tak, przejdziemy po... Rozejrzymy się wszędzie. I zobaczymy jeszcze tą kapliczkę, jeśli ją tutaj zlokalizujemy. Jeśli coś będzie. Tak. Jest z nami Klaudia za kamerą. Siema. Siema Klaudia. I co, jesteśmy w trójkę. Przed chwilą tu była dwójka osób. Dwójka osób. Zobaczyć sobie tutaj budynek. Podeszli. Tak. Budynek jest nawet ciekawy. I zobaczymy, czy nawiedzony. Zobaczymy właśnie, no. Co jeszcze miałbym powiedzieć? Mamy do tego sprzęt, więc jestem tak. W stanie to sprawdzić. Chyba to tyle, więc no. Myślę, że... Zapraszamy do środka. Idziemy. Kadwuja od początku. Jesteśmy w środku pierwszego... Dobrze widać? ...budynku. Tak. A to tak. Dobrze. To ja idę przodem. Dobra. Tam gdzie ściany pozbijane. W sumie to tak. Witajcie. Dusze. Chcemy z wami porozmawiać. Możecie się z nami kontaktować na urządzenia lub coś uderzyć. Przechodzimy w to miejsce. W pokoju. Z szacunkiem w pokoju. Chcemy tylko porozmawiać, skontaktować się z wami. Nie przyszliśmy wam robić krzywdy. Ani tym bardziej. A łóża. Tego nie zauważyłem. No, takie puste. Podejrzewam pomieszczenia. Wiadomo jakie. Toalety. Tu kapie cały czas, aha, dobra. No, cztery pomieszczonka mamy na razie obcykane. Jest tu gdzieś zejście do piwnicy? Jest wyjście na górę. No. Co to było? A, woda kapiąca w jakieś pokrywki. Co? Kojarzycie jakieś pomieszczenie, które gdzieś było na czyimś nagraniu?
Bo tutaj w sumie piwnicy nie ma. Tutaj nie ma zejścia na dół. Tu jest zejście, wyjście tylko na górę. Znaczy nie wchodziłem jeszcze w jedno pomieszczenie, ale tam będzie pewnie to samo, co tu wszędzie. Tutaj byłem. Tam nie wchodziłem jeszcze. A tamci idą tam. Tam nic? Tutaj jeszcze nie byłem w pomieszczeniach. Tutaj byłem. Tutaj nie ma nic w sumie. Też zabite deskami. Nie wchodziłem tylko właśnie tu i tutaj obok. No to chyba to samo co wszędzie, czyli nic. No. O kurde, drzewo. Skąd on się tu znalazł? A tutaj co robili? Mi się wydaje, że chyba wrzucić ktoś to przez okno, albo to wtagał. Może chciał sobie, wiesz, rozpalić ognisko i się ogrzać. Ktoś chciał może. Jeszcze jedno miejsce nie wchodziłem. A mianowicie tu nie wchodziłem, ale to chyba nic nie będzie też. Chociaż? No nic nie ma, dobra. To jest tylko pod schowek pod schodami. No to pierwsze piętro, go. Let's go. No chcesz być na filmik? Kotek. Taki kotek. A, ten kotek był. Był tam. Tak, bał się. Był kot na nagraniu czyimś, był na DJ-a Palasajda widziałem. Chyba u niego to było. A był? No chyba u niego, albo u Mystery Hunters. Coś kojarzy tego kotka. Drzewo. A, to jest to drzewo, co wpadło ten. To drzewo. Wow. Grubo. Ale o, jak się tu ładnie podłoga zachowała. Nie jest drzewo, co to jest? Nie. To się tu zawalił się sufit. Jakby. Ale ładnie się tu podłoga zachowała. Mozaika jak ten. No jak mozaika jak w szpitalu, nie? A nie no, to drzewo tutaj. Ale jazda. Ej, tu jest balkonik, fajnie. Jest to. Wow. Widzisz to drzewo? Yeah. Ale fajnie. Ale sztosik. To piętra jako spoko. Ej, fajnie. Sztosik. Tutaj jest jakieś wejście od tej strony? Tak. No to pewnie przejście na drugą stronę też. No. Paczki z UPS? No nie wiem. Ale przynajmniej ta fajna mozaika się zachowała. Aha. No, tu są. Tu musiała być ściana jakaś. To jest tylko z przybudówka, nie? Tu musiała być ściana chyba stała. Tutaj nawet widać gdzieś to. Odkąd, z czego została zerwana. Ze ściany wybry. No, tutaj długie wejście do tego samego pomieszczenia. No, myśleliśmy tylko w tę stronę, no. Ale ten balkonik fajny, balkonik fajny. Tak, nie szliśmy tylko jeszcze tu. Tu też coś zawalone. Tak, tutaj toalety. Prysznice, toalety. Tu się strop sypie. Toalety. Tutaj nic. Tutaj też pomieszczenie tylko. Bet, nic. Na K2 też nic. No to pierwszy pawilon mamy chyba zwiedzony. Tutaj przeprowadzimy. Może sesję z czym? Sesję. Łyz. Klaudia? Twój ulubiony instrument. Sesję z? Czyli coś z moim głosem. Dobra. A, wiem co mi przeszkadza. Dziwnie słyszę, bo mi się uszy zatykają, bo... Czapka mi te na uszy wchodzi, no. Z fluxem? Ale w sumie tutaj na razie nic się nie dzieje. Nawet na K2, a czy może flux coś może wskazać? Może się coś przyciągnie. Albo się coś, no, coś podejdzie. To te piwnice muszą być w drugim pawilonie. Efekty dźwiękowe dodatkowe, co? Nie wiem.
Nie wiem, co, ale... Jeżeli ktoś tu jest, czy może dać jakiś wyraźny znak? A tobie jakiś skok miałaś, czy słyszałaś coś? Słyszałaś coś. Wystawiamy urządzenia, na które możesz wpłynąć. Poprzez dotyk. Ja się wystraszyłem się też. Pięknie chodzi na nowej baterii. No, no, bardzo ładnie. Na akumulatorze. No. Jedno jest na parapecie. Te psy to tutaj miałoby... Chodźcie za mnie. Drugie. Tutaj. O kurczę. A trzeba się odsunąć, żeby się uzbroił, nie? Jest? No, jeszcze dalej? Nie, nie, jest dalej. Czujniki są tak po bokach. Czy w lewą lub w prawą stronę? Mhm. O, zazbroił się. Widzisz takie niebieskie światełko? Jeżeli chcesz nam odpowiedzieć na tak, na zadane przez nas pytanie, pływasz na stronę... Lewą tego urządzenia. Lewą, tak. W ten sposób właśnie, jak to coś zrobiło. Lub ty to zrobiłeś. Jeżeli chcesz odpowiedzieć na nie, zapalasz przeciwną stronę. Tego urządzenia. Zaświeci się lampką czerwoną. W tym momencie teraz będziesz mógł odpowiadać na... Na pytania. Na pytania. Dobrze. Jeszcze raz potwierdź, jeżeli ktoś tutaj jest. Okej. Dziękujemy. Jest urządzenie na parapecie. Czy możesz dotknąć to urządzenie? Zielone na tak, czerwone na nie. A, bo dotknij urządzenia. Tego na parapecie. Stoi równo. Jest na małą odległość. Nie, przeciąg nie ma. Nie ma opcji. To nie przeciąg, to nawet nie pada, nawet nie kapie z lewej ani z prawej. Jest jakby odpowiedź, że może dotknąć urządzenia. No, no. A czy. Dobrze, możesz to zrobić. A czy chcesz to zrobić? Albo czy mógłbyś to zrobić? Jakbyśmy cię poprosili o to? Mógłby. A bo to... Czekaj, niech się zastoi. Zadaj mu pytanie, czy jest pacjentem tego... Czy był tym pacjentem tego szpitala. Czy rozmawiamy z pacjentem szpitala, tego tutaj? Wiesz co, za często jest tak. A ja, czekaj, jak się przejdzie, to ja podejdę i zobaczymy, czy jak na czerwono zaświecę, nie? Czekaj, no potwierdzę tylko, że to działa, nie? No to czekajcie. To jeszcze raz, po prostu te same pytania. Oj. Czy musi bardzo blisko podejść. Coś, nic tam nie ma obok. Chciałbym zapytać coś, żeby była odpowiedź na. Ale czekaj, jak to jest, musi tak blisko podejść? Czy jesteś dzieckiem? Musi być małe i musi blisko podejść. To może być tylko dziecko. No, osoba dorosła musiałaby się schylić, dotknąć urządzenia. Niekoniecznie. No i teraz nie wiem, jak to interpretować. Znowu zielone.
Albo dajcie takie pytanie, że musi odpowiedzieć nie. I czyli... jakie by to było pytanie, nie? Coś... Czy przeszkadzamy, będąc tutaj? O! Przeszkadzamy wam, będąc w tym miejscu? No jeśli na tak, to... Idziemy. No nie o to chodzi. Trzeba jakieś pytanie, żeby dało nie. To, że musi być typowa odpowiedź nie. Wiem, jakie pytanie po prostu. Takie standardowe. No i na pewno musi jedynie wtedy odpowiedzieć nie. Czy masz na imię Mariusz Kowal? Może za dużo pytań. Nie, to jakaś chwilowa anomalia. Może faktycznie przeciąg? No. Nie może mieć tak na imię, przecież ja tak mam. Chociaż może. Ustawimy go może. Ale może gdzieś indziej go ustaw. Bo to coś za często jest na tak. Nie było w ogóle ani razu na nie. A przy pytanie i tak musiało tu brzmiać odpowiedzi na nie. Ustawmy się w drugą stronę. O właśnie. No to wiem, pod niech stoi na ścianie, tam gdzie stoi, nie? Dobra, dobra. No to tutaj, tylko nie na błocie, tylko weź tu jakąś cegłę wykorzystaj. Cegłę wykorzystaj. Tu masz cegłę pod nogami. Dobra. Weź ją tam gdzieś, może na tej cegle? Dobra. No i nam na K2-kach nic się nie pojawiało, no to... To musi być coś z tym. Nie tak. No, nie będę kucał, bo nie będzie nic widać. No dobra, to te same pytania co wcześniej, tylko... pojedynczo, nie? Spróbuj zapoznać się z tym urządzeniem. No już umiesz zaświecać na tak. Spróbuj jeżeli zaświecić... Jeżeli to ty byłeś. Spróbuj zaświecić na nie. Jeżeli możemy cię o to prosić. No nic tam właśnie nie było, ale to za często było na tak. Cały czas, każde pytanie, nawet pytanie z moimi danymi, kurde. Tak, jest mną, nie? Chyba chwilowa anomalia. Ja tu cały czas na tak, a tam nic. Może ten przeciąg przeszkadzał, albo coś... Dobrze. Zacznijmy od początku. Czy ktoś znajduje się z nami w tym miejscu? Możesz podejść do tego urządzenia. I ta strona to jest tak. Ta strona to jest nie. Zielone to na tak, czerwone to na nie. Ktoś z nami tutaj jest w tym miejscu? No, to już byłoby bardziej miarodajne. Teraz lepiej. Zobaczymy, z jaką częstotliwością będą odpowiedzi. Czy chciałabyś z nami porozmawiać? Czy jesteś pacjentem tego szpitala? Byłeś tym pacjentem tego szpitala? Pacjentem, pacjentką? Nie ma cały czas. No właśnie. O. Kuleczka.
No i tutaj już nie ma tych odpowiedzi tak często. No, ale załóżmy, że odpowiedź na to pytanie, które wcześniej tu zadawaliśmy, jak fluk stał z tej strony, że jesteś dzieckiem i było to na tak. Jeśli jesteś dzieckiem i chcesz się z nami pobawić, możesz włączyć tę kulkę, dotykając jej. Pobaw się tą kulką. Pobaw się tą kuleczką. Achimko. No. Czyli no, tutaj można wykluczyć, to jest jakaś powtarzalność odpowiedzi na pytanie, na ta cały czas na tak, nie? Ja... Nie! Widziałeś? Ale nie, ona się nie ruszyła. Nie ruszyła się, załączyła się, ale to trzeba dotknąć. Ja... Jak ci na imię? No, jak ci powiem? Wiem. Jesteś dzieckiem? Dziewczynką. Dziewczynką, chłopczykiem? Jeżeli jesteś może osobą, może dorosłą jesteś. Nie wiadomo. Pojedynczo pytania zadawaj. Aha, bo powiedziałem, żeby dotknął. A możesz poruszyć tę kulką? No to przecież... Ale dotknął. Tylko się włączyła, nie przesunęła się. Musi ją przesunąć. I dotknij i przesuń, o. Jeśli mogę cię o to prosić. Możesz pozyskać energię. No, z tych urządzeń, które tutaj mamy. Proszę tylko nie z kamery. Dziękujemy za ten znak. Mamy pytanie, na które możesz odpowiedzieć na tej piramidzie. Czy możemy się czuć tutaj bezpieczni? Zielona strona na tak, czerwona na nie. Ten przedmiot, który świeci na niebiesko, takim niebieskim światełkiem. Kapu. To jest takie typowe kapnięcie, jakby to był krok taki. Bo czy możesz jeszcze raz dotknąć tej białej, tej przezroczystej kuleczki? Może dotknąć, a możesz to zrobić? Dotknąć dotknij tej kuleczki. Jeszcze? Jakieś pytania mamy, czy przejdziemy do kolejnego tego? Czy ktoś chciałby się porozumieć przez inne urządzenie głosowo? Powiedzieć nam coś, to urządzenie, które da wam możliwość przemówienia. Płynięcie na fale radiowe. Możecie nam jakąś historię wtedy przekazać. Coś, co się tu wydarzyło. Dawaj.
Dalej przyszedł. Tylko jak się kto zaświeci. Nie, no jak się zaświeci, będzie widać. No. Czy ktoś z nami chce się porozumieć? Ma jeszcze szansę. Za chwilę przechodzimy do kolejnego pawilonu. Możesz wpłynąć na któreś z tych urządzeń. Masz jakieś pytanie jeszcze? Może takie pytanie. Czy ktoś w ogóle chce się z nami tutaj skontaktować? Może damy im szansę skontaktować się z nami właśnie na S-Boxa, czy w sumie można to uznać za chwilowe tutaj anomalie? Te wyniki, które mieliśmy do tej pory? Teraz już wiesz, widzisz, że... No tu jest miarodajne, tak. Flux tak nie świrował, nie dawał 4 odpowiedzi na tak cały czas. Dał 2 na razie. I zaświecił ten. Kuleczka się zaświeciła. Dobra. No, czyli spróbujemy ten SB, a potem pójdziemy na kolejny pawilon. No, działać działa. Tylko cały czas na... Tutaj cały czas na tak, a nie razy na nie, a tam 2 razy na tak tylko. No, bardziej miarodajne będzie to drugie badanie. Z drugiej strony. Dobra, SB się da. Aha, bez radyjka, ale dobra, będzie słychać. Czyli bez głośniczka. Głośniczek ma w plecaku. No nie, no przydałoby się jednego wziąć. To czekaj. Bo dobra. No to. A. No bo tu jest głośnik taki, że. No to dobra. No to damy wam możliwość skontaktowania się z nami głosowo. Jeśli ktoś tu faktycznie jest, bo ktoś może lub ktoś potwierdził tu swoją obecność, albo tylko mieliśmy chwilową anomalię. Także. Sesja z SB. Ktoś się chce z nami skontaktować. Coś było. Nie mogę? Nie mogę? No chyba tak. Albo słyszałem takie echo, albo taki chór osób mówiących nie może, nie mogę. Mam tam podejść? Ja słyszałem coś jakby tam... Jeżeli powiedziałeś, że masz tu podejść, pytałeś? Podejść! Pracuje coś takiego. Już? Gdzie jakaś kobieta chyba. Kobieto? Podeszłaś tutaj? Mogę albo nie mogę. Tam głośno. Tak, no. Nie mogę. Nie mogę? Odpowiedz?
ale gdyby podeszła, możesz wpłynąć na któreś z tych urządzeń. Możesz podejść do urządzenia, które trzymam w prawej, albo do urządzenia, które trzyma koleżanka w prawej w dłoni. Nie, nie mogę. Nie, nie mogę, no coś takiego. Czy ktoś cię blokuje? Ja i to mężczyźni jacy. Czy jesteś pacjentką, czy byłaś kurde, jak oni się nazywają? Czy byłaś lekarzem? Coś jakby blokowało. Czujecie kogoś. Zapach świeczki? Nie. Nie. Że się coś... Tak. Czekaj, czekaj. No, ale świeczki? Świeczki jakieś małe. Knotu? Knota? To mi się wydaje. Nie czuję, nie. Śmieci wtedy coś się tam. No, no. Podejdź bliżej, tylko czujesz bardziej. Ej, tak jakby się coś... Przyciągnę. Na przeciągu. No, to może coś z zewnątrz, może ktoś coś pali, gdzieś ognisko w pobliżu. Ale tak ty. Jak to wiesz, tutaj ja można, tutaj czuć można, wiesz, bo tu jest przeciąg. Tutaj zapachy się mieszać, jakby to był, wiesz, pomieszczenie zamknięte z czterech stron, a tu masz wszędzie okna i jeszcze drzwi. Balkon. I balkon, no to tutaj by może był zapach, ale to by mógł być z zewnątrz. Okej. Okay. To na razie. Dziękujemy wam za kontakt. Wychodzimy z tego budynku. Jeszcze macie szansę podejść do naszych urządzeń, które trzymamy w dłoniach i może jeszcze na nie wpłynąć. Ale na razie się... Jeżeli możecie iść do kolejnego budynku, to zostańcie w tym, tak. A za nami nie podążajcie. Ty, dziecko? Co? Dziecko? Patrz na to. Szczerze, nie widziałam tego czegoś. Co? Tu! Ja! Laleczka taka, no. Dlaczego ja nie mam tu? Aha, nie wiem. No nie, no. Nawiedzona nie będzie. Bez przesady. Ale faktycznie dziecko, ale... No to by był jakiś... Nie, tak samo nie, mieli, nie, wiesz, nie mieliśmy tej... intencji nie podawaliśmy przed wejściem, ale... Bo w sumie DJ Palasite intencje tam... Przed wejściem tutaj... sobie tam, wiesz, mówił, bo oni robili przy okazji Randonautikę, nie? Bo oni przy okazji Randonautikę robili. To mnie... To tu może leży. Może tutaj ktoś jest? Możesz wydać jakiś dźwięk? A tu wiesz, co jest najlepsze? Czekaj. Pytanie lepsze, znaczy ciekawe, czy te psy tak cały czas ujadają, czy tylko dzisiejszego dnia? Bo jeśli cały czas, to ja wiem, co te psy mogą, na co mogą te psy ujadać. Na wszystkich, którzy tutaj jeszcze zostali, nie? Na te dusze, które się tu pałętają, plątają. I te psy cały czas tak pewnie, albo tylko wyjątkowo dzisiaj. No, ale my się powoli z wami żegnamy. Przechodzimy do kolejnego pawilonu, no ale osoby z tego pawilonu niech za nami nie podążają, niech to zostaną. Co to było? Tu słyszałem, jak coś tam upadało typowo. Pomieszczenie obok. Tu schodziłem schodami i na równo z tym, z drzwiami,
Słyszałem w tym pomieszczeniu tutaj po lewej, jak coś upada. Może to będzie słychać na tym. To ty, to tym twoim. Nie, teraz Bob. Aha, Bobra. O to brzmiał. Co? Nie wiem, gdzie ja dałem tą kuleczkę. Nie mów, że zostawiłeś. Nie, było tam. Nie napełniał przecież. Jest. Tu są. Tu ją dałem. Dobra. Masz tylko jedną? Tak, tak. Dobra, by się zgadzało. Dobra. Kolejny pawilon. Tam, gdzie ma być. Tu. No, odłóż się na miejsce i kolejny pawilon. Dokładnie. No, bo tutaj na razie, no powiem ci, że to zaskoczyło mnie kulka i zaskoczyły mnie odpowiedzi, te dwie na tak. Przy tych kolejnych, przy tej drugiej sesji, gdzie zmieniliśmy miejsce. Gdzie? Czekaj. A czekaj, bo to nie chyba tutaj. Tu, tak. No to... Ojoj. Lepiej sobie siąść, niż spaść. Spokojnie. Czekaj. Jest. Okej. Okay. What the fuck? Co? Lataka. What the fuck? Lataka, Jezu, ja mnie co tak wibruje? No taka dwójka tak wibrzy. No. To byłoby niezłe, gdybyś nie trzymała lataki. Opsasa. Nie, żadnego wydzielanka. Czekaj, na wstępie chcielibyśmy powiedzieć, bo jesteśmy przed drugim pawilonem. Słyszeliśmy w tej części dwa dźwięki. Takie tu. Aha, to żeście słyszeli, no. To nie było, to było. Po drugie włączyło się SB futerale. Futerał w kieszeni mam. O, pokażę wam. Jest w takim futerale, to nie ma szans, żeby je... Nie jest szansa. To jest czy nie ma? Ale no naciskam to przyciski, ale ja musiałbym to długo przytrzymać. Mhm. A ja tutaj nie... Ja nie wiem, czy to idzie wytłumaczyć. No ale włączyło nam się SB. Wieście lub nie wieście. No. I bateria się nam wcześniej szybko rozładowała, co jest... No, dziwne, bo zawsze nam starcza na długo. No i dobra, co? Pierwsze od razu do piwnicy? Też mi się tak wydaje, że najlepiej do... na pierwsze piętro, nie? Do parter. Parter, pierwsze piętro, drugie. I potem piwnicę. Także przechodzimy w to miejsce w pokoju. Chcemy tylko porozmawiać, chcemy się z wami skontaktować. Możecie to zrobić przez wzbudzanie naszych urządzeń. Też słyszałem to uderzenie teraz. No. A to co by tak uderzało? Tak, tu jeszcze jest trzecia część chyba. Są trzy pawilony. Więc może w tym trzecim pawilonie też jeszcze są jakieś te... Gdzie? Bo w trzecim pawilonie jest chyba ten korytarz, gdzie ta zakonnica się pojawia. Albo to jest ten korytarz. To jest chyba ten korytarz tutaj. Wow. Ciapu. Kałuża. Aha, po schodkach trzeba. Czemu to tak śmiesznie? Że są jakieś mini schodki. No czekaj, K2 do kielni, żeby tu wyjść. Z tym sprzętem na łapach. Dało radę. Co? Aha, to się tu łączy. No dobra. Aha, to były schodki. Elegancko. Musimy ze schodkami wejść. Tylko kilka pomieszczeń. Tu była chyba to prysznic albo coś tego typu. No i zrobiliśmy kółko, nie? To jest kombajna.
Ale słyszeliście ten? Ganosis? Tak. Nie, GNLS. Okładnie. Ah, no, but that's as virgin, like fuck as all. No, 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 no. Ej, teraz też słyszałem coś z zewnątrz. Znaczy bardziej tam ze strony od okien. Też takie uderzenie jak wy. Coś tego typu tam. Wow, żyje, żyje. Kamera nie spadła, nie? No tam nie ma nic więcej, nie? Chyba nie. Może tu jest tylko zabudowany ten. Klaudia, ty chodzić umiesz? A, zejście do piwnic. Albo wejście od tyłu. Będzie tam coś dalej jeszcze. No właśnie. Tędy. Ja! I ty jesteś pewnie teraz na górze? Tu jest ten korytarz, w którym widać tą siostrę zakonną. Tak, to ten sławny korytarz właśnie. Też sobie depłem w kałużę wcześniej. I mam dużo wody w butach już. No, no. Co się boicie? Chodźcie. No. A to ja to, to ja najwięcej, to ja się tu najbardziej na razie boję. Stołówka chyba. Chyba takie duże miejsce. O! Jak mnie kopło, jak się wystraszyłem. Kopło mnie w rękę, nie? Nie, to nie to nie stołówka. Ła! No. Już się czuję tak, jak już tak chodzę, potem to tak już zeszło ze mnie ten strach, ale jednak czuję taki lekki strach. Niepokój, bardziej bym to tak nazwał. No to ból. O, buczek się rozwiązał. Okej. Okay. To wszędzie, ała, kamera chyba mi kapło, ale to wszędzie słychać takie jakby kroki, a to jest po prostu kapanie wody w kałuże. Fajne zakole. Idę. Co tu jest? Aha. No tu kapie też. Tutaj, no. Tutaj, tak, no. Tu wydawali jedzonko, ale tu kapie faktycznie na łeb. Aha, no i tu jest dziura w ścianie. Wyjdziemy do Daniela pewnie gdzieś. Nie, ale fajne czaszki na tym, na ścianie. A Daniel gdzie zniknął? Ale tu kapie przez dach nad nami. To musi ładnie już przeciekać. Gdzie? Jest Daniel, dobra. Już myślałem, że kogoś innego tam widzę. Wow, jaki ten. No. Ty, tu są jeszcze schody na górę. Wow. Jak tu było 350 osób, to ten pawilon musieli zmienić całkowicie na taki bardziej stołówkowy, nie? Czyli na bardziej tutaj, bardziej stołowali się tutaj. No to tu jest niezła kałuża. O, tu już też, tutaj też było albo wydawanie, albo tu było myjnia już tych naczyń. Albo wiem, magazyn. Tędy mogli, wiesz, do piwnicy i do tego. Tam mi się wydaje, że jesteśmy od strony takiej magazynowej bardziej, bo tam jest jakby typowe wyjście drzwi na oś, na ten, na las, ale ewidentnie jakby tu był, wiesz,
Bo tu była ta spiżalnia z tamtej strony. Tu też, kurde, tutaj jeszcze te luksfery, których już nie ma. No, duży by było. No, duży ten jest. Tu jest duży budyneczek. No, strasznie duży. Jezu, to się ciągnie i ciągnie. Tutaj normalnie wejście, wyjście. Mi się wydaje, że to tak bardziej magazynowo tu było. Tu już dalej nie ma nic. Ale pentagram, nie, to nie pentagram na ścianie, serduszko. No, a był właśnie gdzieś pentagram na tym. O, no chyba tu. Jest, to są, a to są te dobre pentagramy. To są te pentagramy, gwiazdki w górę. No te złe pentagramy to są te z dwoma... No, no dokładnie. Z dwoma ramionami gwiazdy w górę, tak. No, fajnie. No, to drzewo kipi się tak. O, też no. Takie niedomknięte, jakby się miało, jakby miało opaść w dół. I tu też schodki i wejście. Grubo. Dobra, tu trzeba się sprężyć. Bo nie wiadomo, na ile nam bateria styknie. Co, widzisz, wychodzimy wyżej? A tu idziecie jeszcze? Tutaj byliśmy? Tu? Ja tędy chyba szedłem. A nie, nie, do końca nie wyszedłem, nie wchodziłem. No, ostatnie pomieszczenie. Psychiatryczne więzienie, jak to ktoś napisał. Na ścianie. No, tu się trzeba sprężyć, nie wiadomo, na ile nam bateria styknie. Już nam zrobiła psikusa jedna. Się nam za szybko rozładowała. Kapie wam woda. Wszędzie kapie woda. No teraz ja dostałem kapaniem po całej kurce gdzieś. Chodźcie no. Ja się już mniej boję. Też słyszałem. Znowu, nie, to skapanie wody. Polska walcząca. Tupy. Tak się pięknie podłoga zachowała. I tu jest... Gumolit. Masz płytki. He, nieźle, to się ładnie zachowała podłoga. Jest jeszcze wyżej? Jest jeszcze wyżej, o kurde. O, dostałem prosto w K2 dym, kropelką deszczu. Tam żeśmy jeszcze nie wchodzili, nie? O Jezus, jaka kaula, no to trzeba przeskoczyć. Otwock, ładnie napisane na ścianie. Nikodopus? Nie znam, nie wiem co to. Tutaj jest jakiś nikodopus, tam jest jakiś otwock napisany. O! Wow! Facebook! To już jest wyjście? Nie, to jest ten. Korytarz dalej. To jest korytarz dalej. Huku, de balkon taki fajny. Nice. A dlatego na dole tak kapie. O kurde, jesteśmy już na najwyższym piętrze. Wyżej nie ma. Tam było wyjście jeszcze. Tak, było jeszcze wyjście. Ale tu już nawet drzewa rosną w dachu. Tu już drzewa rosną w dachu. O, fajny alien. Na tym, na graffiti. Alien się patrzy.
właśnie. A, to jest to wyżej, czy jest jeszcze wyżej? Było jeszcze wyżej. Znowu kiedy dostanę kropelką wody. To odważysz się? Ale co, skoczyć? Chyba nie. Nie odważy się. Ja się od początku się bałem, ale już się mniej boję, ale jednak... No, jakieś takie chrupnięcia, jakby coś uderzało drewno w drewno, nie? Kroki? Ja słyszę cały czas chlupotanie wody, no po prostu. Wow. Łokno niezłe. O kurczę, to już normalnie drzewa rosną. To się już robi las na budynku. Patrzeć pod nogi. Panowie i panie. Stawiać tak powoli te kroki. No. Normalnie ścieżki na ten. Las się zrobił brzozowy. Ładny klimatik. I widać drugi budynek stąd, nie? Nie, drugi element. Tam, to jest cały budynek, dalej ten sam, tylko tam jest druga część tego, co jest wyjście na trzecie piętro jakby. Mhm. Czyli drugi albo trzecie, coś takiego. Nice. A dlatego na dole już tam po prostu przesiąka przez ściany i kapie woda. Ale tu psy to nieźle ujadają. Tam nie wiem ile tych procent baterii zostało, ale... Wow! Zjechałbym ze... No, na ten korytarz, tak. O, cegłówka. To tutaj jeszcze dach kiedyś był. W tym momencie już jest zawalony, nie? No, tu było... Ty, to są te schody tamte. No, tak, tak, no. No to tutaj musiał być kiedyś dach. To już ten cały dach całkiem się zniknął. Nie, no to trzeba do piwnicy zejść. Tutaj to szprej na ścianie namalowany. Wyskocz przez okno. Nie, jeszcze taki... Jeszcze za mało ten subów mamy, żebyśmy skakali przez okno. Ciepło. Czujesz cieplej? Wyszło. No jest. A wiesz co? Bo jest z wszystkich czterech stron ściany. Mm-hmm. Nie ma, to nie jest, nie jest ten, nie jest... I widzisz jaki tu jest echo? Stawię. Tu weź, jesteś. Wejdź tu. Wejdź se tu. Ciepło. Cieplej? Cieplej, no. No. Zabudowani tu jesteśmy z czterech stron. Tutaj nie ma tego przeciągu jak wszędzie. Aha, też było ciepło.
Tu klatka schodowa. Klatka schodowa, luk swoje, których już nie ma. Do góry znowu coś prowadzi. No, to samo te schody, coś wcześniej były. Coś nie tu? No, a też byłaś tam. Co to jest? Okropne jakieś bazgłosy. O Jezu. Daniel, widzisz światło? Po lewej? No widać. Widzisz światło. No jest dziura. Uwaga, kałuża. Jak wejdziesz, to uwaga, kałuża. No już zaliczyłem. Toalety. Jeszcze wódki. Toaletem. No, ładnie zachowane. Ale nic nie ma na K2-kach. Nic, to trzeba zrobić sesję z czymś. No. Tak, wróciliśmy się na klateczkę. Idziemy wyżej. Idź koło.